Shalom Aleichem, a gut chojdesz Tamuz. Zaczyna się miesiąc Tamuz. Miesiąc rozpoczynający sezon letni, który trwa 3 miesiące. Tamuz, Av i Elul. Tamuz to miesiąc letni i niby fajnie, ale nie do końca. Bo to miesiąc, w którym początek mają wydarzenia, które doprowadziły do największych tragedii w judaizmie. Miesiąc Tamuz ma 29 dni i jest to czwarty miesiąc w Tojra, a dziesiąty miesiąc w kalendarzu żydowskim. W kalendarzu gregoriańskim wypada w miesiącach czerwiec i lipiec. Tamuz to miesiąc, w którym wydarzyły się przykre rzeczy dla nas Żydów. Zresztą nie bez powodu się wydarzyły te rzeczy i możemy za to winić tylko siebie. Zgodnie z tym, co uczy judaizm, kiedy księżyc rośnie, rośnie także dla narodu żydowskiego Mazal Tov, czyli dobre błogosławieństwo płynące z nieba od Hashem. Kiedy księżyc maleje, to błogosławieństwo także maleje. Pierwsze 15 dni miesiąca Tamuz to sielanka. Bez żadnych przeciwności możemy upajać się latem, piękną pogodą i jest naprawdę fajnie. Za to już 17 dnia miesiąca Tamuz, czyli trochę po połowie miesiąca, zaczyna się źle dziać. 17 dnia miesiąca Tamuz. Tego dnia Żydzi na pustyni po błędzie w obliczeniach, ile dni Mojżesz spędził na górze Synaj, zrobili sobie złotego cielca. Tego dnia Mojżesz także rozbił tablicę z 10 przykazaniami. Tego dnia, w roku 586 przed obecną erą, składanie ofiar w świątyni Salomona zostało przerwane. Tego dnia, w roku 70 obecnej ery, mury Jerozolimy zostały sforsowane przez rzymską armię. Tego dnia Apostomus spalił także zwój Tojry i tego samego dnia figura fałszywego bóstwa została postawiona w świątyni. Pewnie pomyślicie, że to specjalnie niekorzystny dzień dla Żydów, co? To jeszcze nic w porównaniu, co się wydarzy za 3 tygodnie, w dniu, który naprawdę jest najgorszym dniem dla Żydów. 17 dzień miesiąca Tamuz to dzień postu, a post w judaizmie to nie udawanie i oszukiwanie, jedząc ogony bobra, bo to niby ryba, skoro ma łuski. Nie wiem, nie oceniam, nie moja sprawa. Kto wie, ten wie. W judaizmie post znaczy zero jedzenia, zero picia. Post w judaizmie, kolokwialnie mówiąc, może być mały lub duży. 17 dnia miesiąca Tamuz mamy mały post, bo ten duży to dopiero nadchodzi. W taki mały post nie jemy i nie pijemy od wschodu słońca do zachodu słońca. Tego dnia obowiązują też prawa związane z żałobą. Czytamy specjalny fragment Tojra, nie ma imprez, nie ma muzyki, nie ma rozrywki, to zdecydowanie dzień zadumy. Z końcem dnia, kiedy już zajdzie słońce i widzimy 3 gwiazdy na niebie, co w prawie żydowskim oznacza definitywny moment zakończenia dnia, znaczy to także rozpoczęcie nocy i początek nowego dnia. Możemy zacząć wtedy jeść i pić, ale to nie jest koniec żałoby. Bo 17 dnia miesiąca Tamuz rozpoczyna się okres, który nazywamy 3 tygodnie. Są to dokładnie 3 tygodnie żałoby, których kulminacją będzie najsmutniejszy dzień judaizmu. 9 dzień miesiąca Av. Post, żałoba, 3 tygodnie żałoby są związane z przygotowaniem do rocznicy zburzenia świątyni. Przez 3 tygodnie nie można obcinać włosów, nie można się golić, nie ma imprez, nie pijemy alkoholu, nie ma muzyki. Krok po kroku przygotowujemy się do duchowego, do bardzo smutnego dnia, o czym opowiem Wam w kolejnym odcinku, bo dzień ten jest ostatnim dniem 3 tygodni żałoby i wypada w miesiącu Av. Druga połowa miesiąca Tamuz, jak widzicie, jest wypełniona żałobą.
To czas bardzo mistyczny. Uczymy się dużo o świątyni jerozolimskiej w tym czasie, uczymy się o przeszłości, żeby nigdy nie zapomnieć, że nasze życie bez świątyni nie jest perfekcyjne. Po każdej burzy jednak zawsze świeci słońce i wiemy, że czas naszego wygnania skończy się już niedługo. Odzyskamy już niedługo naszą ziemię, odzyskamy naszą stolicę, Jerozolimę i odbudujemy świątynię. Wszystko to nastąpi, kiedy przyjdzie tak bardzo oczekiwany Mesjasz, nasz Mesjasz. Bez rasa Szem, oby już jutro przyszedł. Dziękuję Wam za uwagę i wspólnie spędzony czas. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Jeśli Haszem pozwoli, to następny miesiąc, o jakim Wam opowiem, to będzie miesiąc Av. Lachaim.